Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, turniej w Warszawie Grand Chess Tour 2022 Superbet, główny sponsor. Tutaj no, sprowadził wielu fantastycznych zawodników do Warszawy. Grają m.in. Jan Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek, ale jest też wizwa na ten Anand, m.in. Fabiano Caruana czy Lewon Aronian. Fantastyczne zawody, szachy szybkie i błyskawiczne, i chciałbym przedstawić. Jedną z partii z pierwszego dnia Jan Krzysztof Duda mierzy się z raportem Richardem, no to będą rywale też W turnieju pretendentów Partia niezwykle emocjonująca I co ciekawe Tu was zaskoczę Debiut, który tutaj rozegrali panowie Bardzo mi się spodobał Była to obrona królewsko-indyjska Więc będzie się działo Więc zapraszam serdecznie do analizy I jedziemy Janek rozpoczął ruchem D4 Raport Skoczek F6 C4 G6. Ja e, przypuszczam, że e, tutaj e, ten debiut był rozegrany tylko dlatego, że były to szachy szybkie. Nie jestem e, przekonany, a jestem wręcz prawie pewny, że. E, w pretendentach myślę, że e, raport nie odważy się zagrać e, królewsko-indyjskiej czerny, gdyż jest to naprawdę na, ta, na wyższym poziomie e, no, bardzo trudny debiut, i tutaj zobaczymy po prostu, jak to się wszystko potoczyło. Wiemy, że raport potrafi grać e, w szachy niekonwencjonalnie, niestandardowo, nieschematycznie bardzo dobrze. Ale Janek sobie radzi równie świetnie. No i po ruchu D6 jest skoczek na F3. Tutaj Roszada, czyli standardowo goniec E2. Teoria debiutów tak tutaj nakazuje grać klasycznie. I właśnie jest ruch E5, czyli atakujemy oczywiście centrum. Po wybiciu ta pozycja robi się względnie równa. Janek robi roszadę, czyli trzyma tutaj napięcie w centrum w tym momencie. I skoczek C6 klasyk klasyków: posunięcie D5 i skoczek E7. No i teraz mamy tutaj kilka ruchów do wyboru. Można grać na przykład B4, można skoczek D2. To takie dawne chyba posunięcie, kiedyś mi się zdaje. Janek gra, skoczek E1. To chyba jest taki ruch jeden z lepszych, tak naprawdę, bo ten skoczek znajduje później świetną placówkę na polu D3. I potem można ustawić na przykład gońca na E3, F3 ewentualnie i próbować grać na skrzydle hetmańskim po posunięciem C5 lub ewentualnie można też B4 przywalić w pewnym momencie. No dobra, ale tutaj gra się toczy następująco: skoczek E8, częściej widuje się skoczek D7, ale to jest taki mały niuansik w tym debiucie, to nie ma chyba większego znaczenia. Skoczek E8, skoczek na D3. Posunięcie f5 i Jadek teraz zagrywa dosyć ciekawie. Ja myślę, że on też jest tutaj nieźle przygotowany. Posunięcie goniec d2. To subtelne posunięcie jest takim ruchem wyczekującym nieco i pytającym czarnych, co dalej. Tutaj muszę przyznać, że teraz następne posunięcie czarnych bardzo, bardzo mnie zaskoczyło. Posunięcie f4 co wydaje się ruchem normalnym no bo jak ktoś gra królewską indyjską no to wie przecież, że tutaj posunięcie F4 jest ruchem standardowym które będzie gniotło białe bo czarne chcą oczywiście tutaj bardzo mocno atakować pionkami dołączając do tego figury, tylko że teraz to posunięcie wydaje mi się nieco nietrafione ale to jest tylko moje zdanie, ja się zastanawiam dlaczego arcymicz tego pokroju zagrał ten ruch, ja już tłumaczę o co chodzi otóż mi się narzuca od razu posunięcie goniec G4. Ja nie wiem, dlaczego tego ruchu Janek nie zagrał w tym momencie. E, I powiem wam szczerze, no komputer mówi, żeby grać też inaczej niż goniec G4, ale... Komputer to jedno, strategia to drugie. Otóż wymiana białopolowych gońców jest jak najbardziej prawidłowa dla białych. Znaczy ona jest dobra dla, dla białych i tutaj e, byłoby tak naprawdę świetnie, bo na przykład jakby skoczek zagrał na F6, nawet zobaczcie, że goniec F1 gra sobie na E2, potem na G4, to jest drugi ruch i trzeci ruch, powiedzmy, bije gońca, który nigdy nie został wyprowadzony. Nie szkodzi. Ta wymiana jest jak najbardziej dobra. I na przykład powierza C8, bierza C1 z planem B4, C5. I białe myślę, że tu są świetne bez żadnych problemów. Chodzi o to, że potem można na przykład zagrać f3 i nie obawiać się nawet tych ataków. To znaczy te ataki będą kontynuowane, ale bez gońca białopolowego te ataki nie są aż takie groźne. To jest bardzo zastanawiające. Ciekawe, może będę miał okazję zapytać Janka, mam nadzieję, chociaż nie będę chciał przeszkadzać w turnieju, gdyż dzisiaj mamy piątek, 20 maja, pojawia się w Warszawie w Muzeum Żydów Polskich w Polinie. Zapraszam, będę, można będzie też ze mną pogadać, zagrać partię na pewno w strefie kibica. No dobra, ale to tak na marginesie, a tutaj zobaczcie, że w tej sytuacji po ruchu B4, właśnie tak Janek zagrał, szykuje posunięcie oczywiście C5. Przeciwnik. Od razu tutaj G5. Posunięcie C5 bez dwóch zdań. Skoczek G6. No, czarne grają tutaj zgodnie z schematami. Więc, no, to jest też dobry i skuteczny plan. Wieża C1. Skoczek F6. No, już nie ma tego ruchu gońca G4. W każdym momencie, jak nie było skoczka, można by było według mnie zagrać goniec G4. No, to się po prostu aż narzuca. No, ale widocznie Janek tutaj był przygotowany. Zobaczcie, posunięcie F3. Wieża f7 to jest bardzo ciekawy manewr. Przypominam, ten goniec będzie chciał zagrać na f8, a wieża w przeszłości się przyda na g7 i tutaj będą chciały czarne atakować. Janek Król H1. Subtelne posunięcie. No właśnie. Po król H1 no widzimy, że taki ruch troszeczkę, jakby to powiedzieć, profilaktyczny, ale tutaj wiadomo, że no, nasz fighter wie o tym, że te posunięcia typu G4 będą grane niebawem, i przygotowuje się do, już troszeczkę do defensywy, a jak wiemy, a może i nie wiemy, ale Janek jest dobrym defensorem, potrafi się bardzo ładnie bronić. Posunięcie H5, ale nie po to gramy białymi, żeby się bronić tutaj, żeby była jasność białe, e, mają e, pozycję dobrą e, i to, że tutaj troszeczkę na skrzydle królewskim się zaczynają bronić, to nie znaczy, że się bronią już w ogóle, bo kontratak jest na Hetmańskim. E, w tym momencie e, bardzo ciekawe posunięcie, i chyba jedno z lepszych. W ogóle e, tak pragnę zaznaczyć, że skoczek z D3. Znajduje bardzo dobrą też placówkę na polu F2, dlatego że będzie pilnował kluczowych pól G4H3, które tutaj czarne będą atakować, znaczy na których czarne będą się opierać w ataku. Ale posunięcie G3, no mnie nieco zaskakuje, muszę przyznać, takie odważne zagranie, ale to jest też wszystko chyba dobrze policzone. Trochę utrudnia to czarnym tutaj, powiedzmy, atak. Zobaczmy, że w tej sytuacji, no na przykład, jakby tutaj było bicie, to czasami też można kopnąć pionka na G5, więc czarnymi trzeba bardzo uważać. Jasne, że można byłoby zakomplikować i zagrać G4, ale zwyczajnie chyba tutaj pionek by poleciał. A jak wiemy, Janek też lubi brać pionki, zdobywać pionki i grać z przewagą pionka, nawet jeśli przeciwnik złapie jakąś tam małą inicjatywę. Posunięcie król H7. Nerwy ze stali trzeba przyznać. Skoczek F2. No i ten skoczek znajduje bardzo dobrą placówkę. Przypominam, dobrze tutaj kontroluje i to jest figura kluczowa w tym momencie w tej pozycji. Goniec zagrywa na F8, czyli tradycyjnie plan. Raport tutaj plan ta, realizuje ten plan jak trzeba. Tutaj się wszystko dobrze klei. I teraz ruch, no właśnie, jak sobie tutaj dalej poczynać w tej grze? No, muszę przyznać, nieźle tutaj Janek zagrał. Chyba najlepiej w pozycji posunięcie C6. I teraz w ogóle bicie na C6 daje białym możliwość potem zagrania skoczkiem na D5. Goniec na przykład się otwiera na C4. Więc nie sądzę, że, że czarne tutaj są w stanie tak szybko wybić pionka. B6 nastąpiło. No, i teraz ktoś by powiedział: No, dobra, hola, hola, ale przecież tutaj już nie ma ataków. Te linie są zamknięte. I tak, i nie, dlatego że czasami ten skoczek na B5 może zrobić krzywdę pionkowi C7, gdyż na pewno tutaj czarne będą kontynuować atak na królewskim. Wieża G1 ze strony Janka, goniec na H6, czyli przygotowuje wszystkie figury, posunięcie A4, czyli próba gniecenia na hetmańskim i czarne nie wytrzymują, i zbijają pionka na G3. No właśnie, mówiąc, nie wytrzymują. Mam na myśli właśnie, że te ataki w końcu muszą jakieś nastąpić, no bo wiecznie tak stać raczej nie można. Pamiętajmy, że gra w szachy grają w szachy ludzie, i to jest gra też nerwów. Aczkolwiek nie jest to błąd jakiś ze strony czarnych. Można by było trochę przytrzymać pozycję i zagrać posunięcie A6. Ten ruch A6 myślę, że miałby dużo, dużo, dużo sensu dlatego, że. Dlatego, że nie wprowadza tutaj skoczka na pole B5. Przepraszam, że ja się trochę tak zacinam. Jest jeszcze przed godziną 6 rano, więc nagrywam. Więc jeszcze trochę powiedzmy, człowiek nierozbudzony. sorry, 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 ale tak przy okazji. Moi drodzy, tutaj po ruchu właśnie A4 nastąpiło bicie na G3. No i w tym momencie nastąpiło bicie na G3 i G4. Ok, mamy ruch G4. To się wydaje dobre, bo trzeba atakować. Co robi Jan Krzysztof Duda? A Janek wybija po prostu pionka. Goniec na d2, troszeczkę się te figury powymieniały. W ogóle wymiana gońców czarnopolowych w tym momencie jest bardzo korzystna białymi z uwagi na pionki, które tutaj powstały w strukturze w centrum, pionki na białych polach. I to jest na pewno dobry układ. I teraz raport gra taki ruch, no właśnie, taki troszeczkę chyba niepoprawny, posunięcie h4, ale jak tu można inaczej kontynuować atak? Bo głównie chodzi o to, żeby skoczek z G6 zajął fantastyczne pole na F4. Więc taki ruch H4 podważa pionka, który broni F4. No i tutaj pojawia się właśnie strategia. Taktyka, którą trzeba no, starać się zrozumieć, żeby wiedzieć, jak się zachować. Cofnę jedno posunięcie i zwróćmy uwagę, że na przykład jakby czarne zbiły pionka na G4, skoczek by zbił, powiedzmy skoczek by zbił, no to goniec by na pewno zbił, pionek by zbił, tu się pojawia pole dla wieży, ale król G2 i. Białe są świetne, dlatego że raz wchodzi tutaj wieża z szachem, a nawet jak wieża wejdzie na F3, to my zawsze zagramy wieżą na F1 i będziemy chcieli tego pionka przegonić. I tutaj wierzcie mi, że białymi jest dobrze, chociaż powiem szczerze, że ja na tę pozycję czarnej tak intuicyjnie bym poszedł, ale to są zawodowcy. Po Hetman D2 H4 nastąpiło. I wtrącony ruch G5. Pięknie, ruch ten się komponuje, dlatego że goniec też świetnie pilnuje tutaj pól. I mogę śmiało stwierdzić, że pozycja białych jest bardzo, bardzo... Dobra, skoczek zagrał na e8, ale ktoś by mógł zapytać, dlaczego skoczek nie zbija na d5, bo przecież tutaj wieża może zbić e, skoczka. No i zobaczcie, po tym ruchu jak najbardziej skoczek by zbił na d5, nie dość, że skoczek w centrum się pojawia i jeszcze ma świetne pole na f6, tu się wszystko dobrze zazębia i po ruchu na przykład wieża bije na f2, można stwierdzić, no ale przecież król na h1, pionek tutaj atakuje, skoczek blisko, wieża blisko, goniec blisko, może hetman zaraz wejdzie na h4 jakimś cudem, e, no, ale to nie takie łatwe, oczywiście. Tutaj wieża z na F1 załatwiałaby sprawę. Pozycja białych byłaby tu kompletnie wygrana. Nie ma co grać, dlatego że i skoczek wchodzi, i wymiana wież za chwilę następuje. Król jest naprawdę bezpieczny, tutaj nie ma się czego obawiać. W tej sytuacji skoczek zagrał na E8, dlatego też ten skoczek na E8 znajduje placówkę po tym, żeby się przemieścić na G7. Wieża z C na F1, bronimy skoczka. Pionek wybił. Wieża wybiła, no i faktycznie pojawiło się pole dla skoczka na F4. Tylko że ten skoczek tutaj by sobie stanął i tyle w temacie, bo na przykład jak skoczek zagrywa na F4, no to myślę, że spokojnie skoczek na D3 i tego no, potwora powiedzmy na F4 byśmy stąd wypędzali. No cóż, w tej sytuacji wieża zagrywa na F4. To też standardowe posunięcie. Ta wieża szuka jakiejś opcji aktywności. Skoczek D3, wieża H4, król G1. I skoczek G7. Widzimy raport Richard, sympatyczny gość w ogóle tutaj na G7 skoczkiem i będzie chciał próbować jakoś się przedrzeć. Wieża zagrywa na F7. No i wieża znalazła fajną placówkę. Zobaczmy, że jest pion więcej po stronie białych, czyli Janek ma to, co chciał. Jest w leciutkiej defensywie, w leciutkiej naprawdę, ale to jest wszystko kontrolowane. Pozycja białymi mi jest bardzo dobra. Hetman H8 Czarne stawiają wszystko oczywiście na jedną kartę, no bo tak to jest w obronie królewsko-indyjskiej. Fajne, fajne tutaj powstają pozycje. I teraz zobaczmy, że Hetman z wierzą chcą zrobić krzywdę królowi za chwilę. Tylko jeszcze na drodze stoi król H7. Co robi Janek? Janek zbija pionka na C7, no bo cóż innego by mógł zrobić. Oczywiście ja się troszkę śmieję, ale wzięcie piona jest jak najbardziej dobre. Również warto wziąć pod uwagę skoczek F2, który będzie ładnie pilnował pola H1. Pola H3. Ale wieża wzięła pionka słusznie, e, król G8. No i teraz powstają tutaj pewne e, problemy, trzeba bardzo uważać. Dlatego też skoczek czujnie zagrywa na pole F2. Skoczek f4, no w ogóle burza na szachownicy się zaczyna dziać, skoczek na f4, przepraszam, i w tym momencie skoczek na b5, kontratakuje Janek, no bo trzeba próbować kontratakować, to nie chodzi też o to, że on jest łasy na pionki teraz i chce zbić kolejnego pionka, jasne, można próbować, ale też czasami ten skoczek z d6 ma czasami przesłony na f4, to też jest brane pod uwagę w tych schematach. Wieża h2, hetman e3, bliżej troszeczkę do obrony i hetman h4. Zobaczcie, co tu się dzieje. Figury czarnych, no weszły tutaj na obóz, obóz króla niesamowicie. Jeszcze skoczek w zanadrzu. Można powiedzieć, że prawie wszystkie figury czarnych zaczynają atakować. Ale stalowe nerwy ma Jan Krzysztof tu. Naprawdę muszę przyznać, że coś niesamowitego, co tutaj się w ogóle w tej partii dzieje. Bardzo ostro. I co gra Janek w tej sytuacji? Zobaczcie, subtelne goniec D1. Schodzi z jakichkolwiek wymian. Trzyma pozycję, tu się wszystko dobrze zazębia, goniec również broni, nie ma wieża H1, nie ma wieża G2. Wow, no trzeba naprawdę mieć stalowe nerwy, tym bardziej, że to były szachy szybkie, więc czasu coraz mniej. Skoczek z G na H5 i teraz, moi drodzy, uważam, że następuje jeden, jedno z piękniejszych ruchów w tej partii. No ruch bardzo dobry, mam nadzieję, że też znajdziecie, spróbujcie swoich sił. Otóż Janek zagrywa wieża C8, zbija gońca. Bardzo dobre posunięcie. Ten goniec mógłby zrobić krzywdy sporo. To jest taki upraszczający ruch zdecydowanie. Mi w partii, jak oglądałem, narzucało się zdecydowanie goniec zbije na H5, czyli zlikwidowanie jednego skoczka. Jak najbardziej ten ruch też był możliwy, ale po wieża C8 sytuacja się upraszcza, dlatego że wieża C8... I wieża G4. No i z Hetmanem jest problem. Proste liczenie, ale to też nie jest takie proste. No oczywiście tutaj Hetmana y, tracą y, czarne, ale pamiętajmy, że te skoczki są bardzo niebezpieczne. Trzeba bardzo, bardzo uważać, co robią czarne. Wieża F2. Masakra, co tutaj się dzieje. Nie ma innego wyjścia jak no, zbić po prostu Hetmana, bo jakbyśmy tutaj zbili Hetmana na F2, to jeszcze Skoczek F2 i białe przegrywają. Więc bicie na H4 nieco można odetchnąć, ale zwierza G2 niebezpieczna. Król F1 i Skoczek G3 wleciał. No i Król E1 w tym momencie. Co ciekawe. Nawet wybicie na g dawało radę. Tutaj białe spokojnie by dowiozły to do końca, ale król A1, dlaczego mamy oddawać Hetmana? Skoro nie musimy. Czasami trzeba też uważać na takie ruchy, na przykład wieża A2, bo jeszcze grożą zagrania skoczek na, skoczek na G2, ale w tym momencie wieża zagrała na F8, czyli ostatnia siła weszła do gry, bo jeszcze groziło zbicie na F4. No, tych zbić tutaj jest bardzo dużo możliwych w trakcie tej królewsko-indyjskiej, dlatego że no, znaczy, no, taki debiut, ale też trzeba no zwracać na to uwagę. Dobra, i teraz Janek gra z zimną krwią, skoczek D6, w ogóle. Masakra, co tutaj się dzieje. Skoczek zagrywa na g6 z atakiem, i teraz białe. Zobaczcie, atakowana jest wieża. No i niby tą wieżą chcemy uciekać, tylko że tutaj grozi mat na F1. Wtrącony ruch skoczek F5. No masakra, co tutaj się dzieje. Skoczek zbija na H4. I co dalej zagrać? Co w tej pozycji grać? No w ogóle. Huh, nam się pewnie narzuca skoczek bije na H4, ale przypominam jest mat, jak skoczek na G3 No, skoczek G3 w zasadzie w tej sytuacji też daje radę, ale jakieś odejście wierzą powiedzmy i jeszcze tutaj jakieś groźby istnieją. No ale w tym momencie Janek tutaj upraszcza grę bardzo dobrze, bardzo ładny ruch, Hetman G3. Fantastyczne zagranie. Oddanie Hetmana jak najbardziej to działa chyba najlepiej, dlatego że tu są pionki wolne i one robią robotę. Wieża zbiła, skoczek zbił, król F7, goniec G4, król E7 i C, C7. Czarne poddały. Janek wygrał pięknie partię, dlatego że tutaj C8 wchodzi, figura więcej, masa pionków. Sprawa już jest prosta, ale muszę przyznać, że no, partia niezła. Po pierwszym dniu w ogóle prowadzi Wizman na ten Anand z kompletem punktów. Zobaczymy, co się będzie działo dzisiaj. Zapraszam. Przepraszam, zapraszam do kolejnych odcinków. Pozdrawiam i do zobaczenia.